dzień mieszkańcy Miłoszyc czekali od lat. Otwarto nowo wyremontowaną świetlicę wiejską. Budynek został zaprojektowany tak, by był samowystarczalny energetycznie. Ma ciepłe okna, fotowoltaikę, magazyn energii i wiele udogodnień. My jako samorząd od wielu lat inwestujemy w obszary wiejskie. Od 2 lat mamy nową świetlicę w Nowym Dworze. W miejscowości obok w Dziuplinie też jest świetlica praktycznie po generalnym remoncie. Zostały tylko mury. Cała reszta została wymieniona, natomiast ta świetlica miłoszycka została, że tak powiem, na koniec, na deser. Ale była taka potrzeba, żeby ją wyremontować, bo świetlica to nie tylko zebrania wiejskie, nie tylko zebrania Rady Sołeckiej, to również miejsce spotkań, uroczystości rodzinnych, to również miejsce, gdzie odbywają się zajęcia kulturalne, rekreacyjne. Przed remontem obiekt nie spełniał standardów, a organizacja zajęć w dobrych warunkach była niemożliwa. Dziury w podłodze i toalety takie zaniedbane. Było mało miejsca. Ani to jakoś udekorować, ani coś, bo nic nie dało rady. Ta stara instalacja kanalizacyjna, elektryczna, no generalnie kuchnia, też była w złym stanie, no w tej chwili to jest nowy obiekt. Miłoszyce to jedna z większych miejscowości gminy Jelcz-Laskowice. Potrzeba integracji i spotkań mieszkańców jest tu szczególnie ważna. Nowa świetlica da wiele możliwości. 5 dni w tygodniu świetlica będzie żyła. Będzie żyła dla mieszkańców. W poniedziałek będą to zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Wtorek zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Środa zajęcia fitness. Czwartek dyżur biblioteczny oraz czytanie bajek dla najmłodszych. Natomiast piątek chcemy zrobić taki dzień integracji dla mieszkańców z naciskiem na seniorów. Świetlica zyskała nie tylko ciepłą, miłą w odbiorze przestrzeń, ale także nową kuchnię z zapleczem. Pozwoli to na organizację wydarzeń o szerokim zakresie. Remont świetlicy w Miłoszycach wraz z wyposażeniem kosztował prawie 1 500 000 zł.